No i po razie zagęściliśmy orkę, bo było bardzo grząsko. Teraz jednak po przejechaniu bronami się zagęściło. Widzicie, troszkę grudka jest, ale ta grudka jest nawet i skazana. To jeszcze uprawowo-siewnym zrobimy. I niech będzie grudka, bo zapowiadają deszcze. No jest to trochę ryzykowne sianie przed deszczami, no ale jak się nie ma swojego siewnika, to się sieje wtedy, kiedy siewnik przyjeżdża. Ale myślę, że trzeba być dobrej myśli. I jak będzie grudka, to jednak moim zdaniem nie powinno aż tak zamulić. No chyba, że wiadomo, przyjdzie 80 litrów deszczu, to wszystko zamuli. Ale jak przyjdą jakieś takie w miarę normalne deszcze, to myślę, że nic tu nie powinno nam ponarabiać jakiejś większej biedy, jak ta grudka będzie, bo ona tak się nie rozmyje, nie zasklepia. Jak będzie w pył rozrobione, no to jednak nam może beton zrobić, no ale oby nie. No, dobra, jedziemy 60-tkę odstawić i przyjedziemy zaraz z sąsiadem i będziemy siali. Nie czuję tej brony. Fajnie. Jest dobrze. No jest. Są ziarka. Będzie coś z tego. Będzie. Na pewno rzepaczysko. Rzepaczysko, tak. Połówką siać, bo jest 12 metrów lance i trzeba połówką jechać. Odmiana rzepaku, jaką siejemy, to Aviron w ilości 40 roślin na metr kwadratowy. Siejemy z tego względu trochę więcej, bo zaczęły się pokazywać u nas trochę myszy. Przyjdą deszcze, to i będą ślimaki. No i nie daj Boże, jakby coś zamuliło, no to powiedzmy, że mamy te 5 roślin na metrze kwadratowym, że może nam zginąć. Taki, że tak powiem, bufor bezpieczeństwa. No, a jak będzie? Może być, że nie będzie ani ślimaków, ani ten, no i tego też człowiek nie wie, no ale w jakiś sposób się trzeba zabezpieczyć. No, 3 przejazdy już mamy z tej strony. Teraz była ścieżka. I teraz z drugiej strony też trzeci przejazd na dół i też jako ścieżka. Chciałem dzisiaj pryskać, ale nie wiem, czy się dzisiaj zajdzie. Jak nie dzisiaj, to chyba jutro wieczorem się to machnie. Ja siejemy na nawigacji, nie ma to tamto. Musisz mieć za wysokie pH pochwy, co sprzyja infekcjom. Zastosuj inhalator. Fajne pole to jest. Tak, tu zrobię sobie ścieżki. Tu na tym dużym, to bajka jest. Tylko ścieżki sobie zrobię i pójdzie, będę cały dzień jeździł. No. Nie będę patrzył, czy mi automat zamknął ścieżkę, czy otworzył. Musiałem, kurde, na bronce tak tamto roku, żeby już dosiadł. Nie patrzyłem, nie? No, no to kurde. Czwarte pole ścieżki. Przewiew łanu, nie? Tak, gdzie się mi podskoczył, no to tam automat się wyłączył. No. Ale tak. A tu przypilnujesz, powiedzmy, 15 ścieżek na całym polu się pobawisz? No
i potem już latasz, nie? Dlatego ja zawsze przyczę to wywody, patrzę czy mi leje tak kucha. No, no bo tu Hector wychodzi ten. Wedle nawigacji z 30 i 60. No i mamy to. Rzepak posiany. Lecę jeszcze szybko po traktor i jeszcze oprysk będziemy robić. Już będzie chyba ciemno jak będziemy pryskać, ale będziemy chyba działać jeszcze. Zobaczymy. No super, fajnie. Hej, witajcie! Mamy kolejny dzień i pryskamy do Grzebowo. Mamy posiany rzepaczek i lecimy do Grzebowo i pryskie. Dodaliśmy sobie do cieczy od razu RSM-u, do jednym przejazdem, żeby już drugi raz nie jechać potem azotem. Robiłem sobie mieszaninę tak jak ostatnim razem 2 lata temu. Tylko po prostu w tym roku większy wydatek cieczy dałem, bo mamy trochę sucho i dałem 350 litrów na hektar cieczy. Z tego jest 100 litrów RSM-u i 250 litrów wody. I bez problemu końcówki sobie to rozpryskują. Ziemia fajnie tak się wilża po przejeździe. Także myślę, że coś z tego będzie. Ale dzisiaj mieliśmy gorąco, masakra. Tak jak po mnie widzicie, cały spocony jestem. Mamy godzinę 20, dopiero wyjechaliśmy pryskać, mamy 25 stopni. Zobaczyć. Zobaczcie jak fajnie poznać tą wilgoć po przejeździe. No i mamy jeszcze na dół. Czekajcie, zmierzę sobie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12. To jest tu i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i 7 metrów. Okej. 12,7 metrów. Zobaczymy ile mi wyszło. Powinno 130 litrów wyjść na jeden przejazd. A ile wyszło? Mamy 210, a było 350, 140 litrów. Muszę zmniejszyć wydatek cieczy, żeby mi wystarczyło. No, dobra. Ustawimy się do kolejnego przejazdu i śmigamy. Kurczę, aptekarska dokładność. Można powiedzieć, że na 10 metrów brakło już takim lekkim strumyczkiem. Ale myślę, że nie wpłynie to jakość, o tak powiem. A i tak będzie poprawka za 2 tygodnie. To będziemy widzieć, co się będzie działo, ale myślę, że będzie git. Pryskiwaczu tam nie wiem ile zostało, może litr albo 2. Aż zobaczę z ciekawości. O, do zera. Zrobiłem 350 litrów, myślę, 400 zrobię. Coś to 50 zostanie. No i kurczę, trzeba było tak zrobić, jak człowiek myślał z początku, no ale... Ale tak na styk wyszło. A jak nie, to będzie okienko ostatnie 10-20 metrów. Jak będzie słabiej, to będziemy widzieć, że no działanie środka i niedziałanie środka, o tak. Dobra, to nic. Dzięki za uwagę.
I do zobaczenia, trzymajcie się w kolejnych vlogach. Na razie, cześć. No i witajcie znowu. Jest to jeden vlog, ale minął już tydzień czasu. Trochę nam pochłodniało, wiaterek chłodny, jak widzicie w kamizelce, ale rękawy krótki. No zobaczcie, jak mamy pole zamulone. Przyszły te deszcze, ale nie na szczęście tak obfite, jak nas straszyli. No spadło gdzieś około 50 litrów, no ale widzicie, jest pozamulane. Ale na szczęście, zobaczcie, rzepak już jest na wierzchu. Nie wiem, czy to na kamerze ujrzycie, ale widzicie chyba. Jak już się człowiek dobrze przyjrzy, to już nawet rządki poznać. No także szczęście w nieszczęściu. Praktycznie pada już, no od poniedziałku chyba, no od poniedziałku, od niedzieli. Dzisiaj mamy czwartek. W czwartek było siane, 25 bodajże. Dzisiaj mamy ostatni dzień września, ostatni dzień sierpnia. I no i udało się. Jakby to było później posiane, no to by mogła być lipa, albo jakby te deszcze przyszły szybciej, ale na szczęście było posiane, jak deszcze padały, było ciepło, rzepak sobie rósł. No i przebił się już na drugą stronę, znaczy przebił się na drugą stronę, przebił się przez glebę. No i mamy to, mamy go na wierzchu, także opłacało się zaryzykować, że tak powiem, i jest dobrze. No, to nic. Będziemy dalej widzieć, co będzie z tego rzepaku. A na razie trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć! Zobaczcie jeszcze, jak wygląda traktor po tych wyścigach. Cały upierdniczony. Fest. Takiego chyba nie miałem jeszcze brudnego traktora, silnika i w ogóle. No, dobra.